Cześć, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić pewien problem. Jak głosić Ewangelię? Jak ja głoszę Ewangelię, to ludzie często mają jakąś samą świadomość swoich grzechów i jednak sami oceniają, że jednak gdzieś są dobrzy. Jednak totalnie nie o to chodzi w Ewangelii. Podam wam prosty przykład. Szukałem dwóch przykładów, żeby je porównać. Akurat się tak zdarzyło, że papież ostatnio stwierdził, że nasz Bóg nie jest najważniejszy, że każdy ma swojego Boga, każdy ma swoją drogę do Boga i tak dalej, i tak dalej. Dużo o tym głośno na internecie, nie będę tego powtarzał, kopiował po raz kolejny. Ale co Biblia mówi na ten temat? Biblia mówi, że droga do Boga jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Papież mówi, że jest różne drogi do Boga. Papież w tym momencie głosi fałszywą Ewangelię, i Biblia mówi, że taki człowiek będzie przeklęty. Niech będzie taki człowiek przeklęty, tak Biblia mówi, tak? E, więc niech będzie papież przeklęty po prostu. To jest przeklęty człowiek, jeżeli on głosi inną Ewangelię. Jego umysł jest pokręcony, jeżeli on tak naprawdę nie przyjmuje łaski, bo twierdzi, że można mieć inne drogi do Boga niż tylko Jezusa Chrystusa, a nie ma innej drogi. Więc e, taki człowiek po prostu niech będzie przeklęty. Taki człowiek najprawdopodobniej, jeśli się nie nawróci, jeśli się nie pojedna z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą do Boga, nie będzie zbawiony. To nie jest ten człowiek, który powiedział: To Jezusa, jest jakiś mój pani Bóg. To jest człowiek, który powiedział: Wszyscy są mają różnych bogów i, i, i wszystko jest jedno, tak naprawdę. Więc taki człowiek najprawdopodobniej ja nie jestem sędzią papieża, ale jego stanowisko, to, że ileś ludzi na ziemi nazywa Go Ojcem Świętym, to, że jest niby głową Kościoła i tak dalej, nie da mu zbawienia, nawet jeżeli w swoim życiu nie popełnią jakichś wielkich, ciężkich grzechów, to mu nie da zbawienia. Nigdy. Bo zbawienie mamy tylko przez uznanie Jezusa Chrystusa za Boga. Przez uznanie go za swojego pana. Tak przez przejście pod jego panowaniem. To jest zbawienie. I tylko tak można uzyskać zbawienie. Podam wam inny przykład z totalnie innej kategorii. Popatrzcie na to. To jest o człowieku psychol Level Master. Ted Bundy. najskrytszy morderca celebryta. Ciekawe, nie? Kojarzycie Teda Mamy morderce, mamy celebrytę. Mamy strasznego człowieka. Ale co jeszcze mamy, słuchajcie? Co jeszcze mamy oprócz tego? Co jeszcze mamy? Jeszcze mamy to. Posłuchajcie tego. To będzie przeciekawe. Powiedziałeś wczoraj, wiemy o tym także od naszego wspólnego znajomego Jonathanela, że pojednałeś się z Bogiem, że wierzysz w niego. Czy to ci dodaje sił w ostatnich godzinach? Tak. Nie będę udawał, że przyzwyczaiłem się do myśli o śmierci, że jestem silny albo że jest mi to obojętne. To nic przyjemnego. Ogarnia mnie uczucie osamotnienia. Muszę sobie przypominać, że każdego to czeka. W ten lub inny sposób. Wszystkim to jest pisane. Przed nami odeszły już niezliczone miliony ludzi. To jest doświadczenie wspólne całej ludzkości. Jestem gotowy. Ted Bundy został stracony na sześć elektrycznych kilka godzin temu w więzieniu Okej, okay, słuchajcie. E, tam jest więcej tego wywiadu, może sobie posłuchać, ale generalnie, też za tym artykuły są, e, znalazłem. Generalnie ten bandit, ten morderca, ten psycho-level master w więzieniu. Ktoś mu głosił Ewangelię i on przyznał się do Jezusa Chrystusa, że Jezus jest jego zbawicielem. Przyznał się do swojej grzeszności. E, tam opowiada. M, Opowiada niby, że zaczęła się od delikatnej pornografii, potem to się rozszerzyło i tak dalej, ale mówi, to jest moja wina. To jest jego grzech. On się tego przyznał i przyznał się do Jezusa Chrystusa. Tak? Strasznie to zabrzmi teraz, ale jeżeli on naprawdę w sercu wyznał Jezusa Chrystusa swoim panem, ustawił go na tronie i ustami to zrobił, jeżeli to jest prawda, jeżeli on to szczerze tam zrobił. To ten człowiek jest zbawiony, i ten człowiek będzie w niebie. Jak to teraz trochę źle pomilczę. E, tak. Ten bandi. można powiedzieć e, biblijnym słownictwem, że został oddzielony dla Boga. Przez Jezusa Chrystusa. Morderca. Ten psycho-level master. Tak? Ś święty znaczy oddzielony dla Boga. Sami sobie to skomentujcie. A tymczasem mamy. Ciężko mi o tym temacie mówić, bo to jest straszne. Tam są jakieś rodziny, które wiecie, których rozbite, rozwalone, których on członków umordował i tak dalej. Ale to jest Boża Sprawiedliwość. Boża Sprawiedliwość nie polega na jakimkolwiek ludzkim uczynku, nie polega na jakiejkolwiek ludzkiej sprawiedliwości. Nie polega na posiadaniu na ziemi jakiegokolwiek bogactwa, albo nie polega na posiadaniu jakiegokolwiek stanowiska. Ta Boża sprawiedliwość w tym sądzie ostatecznym polega tylko na Jezusie Chrystusie, na uznaniu Jezusa Chrystusa Bogiem, na przyjściu przez Jezusa Chrystusa do Boga. To jest Boża sprawiedliwość, to jest jedyna Boża sprawiedliwość, tak naprawdę. Posłuchajcie tego. Dlatego też tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Zgrzeszył papież, zgrzeszył ted bandi. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jedno dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli papież wiesz, że są różne drogi do Boga i jest droga do Boga nie przez syna, nie przez Jezusa Chrystusa, to jeżeli się z tym nie pojedna, i tak dalej, to przykro mi bardzo, ale no cóż. Bo jest powiedziane też: I nie ma w nim żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, którym moglibyśmy być zbawieni. Ten bandi to przyjął, zrozumiał. Papież tego to odrzuca mówi, że jest zbawienie innymi drogami, czyli jest droga do Boga innymi drogami. Ale cóż powie Pismo? Słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w Twoim sercu, ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim wierzysz, że Bóg z go z martwych, osiągniesz zbawienie, bo z sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia a wyznanie jej ustami do zbawienia. Ten bandit zadeklarował, że to zrobił. Papież w tym momencie to odrzuca. Papież mówi, są inne drogi do Boga. Głasko bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie przechodzi nie przez was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nieważne, ile papież zrobi dobrych uczynków, nie jest to ważne. Ile złych też tak naprawdę nie jest ważne. Ważne, że przyszedł do Boga przez Jezusa Chrystusa. W ten sposób mamy prawo. Prawo stać się dziś Bożymi. I to jest jedyna droga, jedyna opcja. Nie ma innej opcji. Jakakolwiek sprawiedliwość, o, ja zrobię mniej grzechów od Niego, ja jestem lepszy od Niego i tak dalej, nie zadziała. Nie zadziała nigdy. Nigdy nie zadziała. Popatrzcie w Biblii na ten obraz, na ten obraz Jezusa wiczącego na krzyżu, na łotra jednego i, i, i no, ukaranego drugiego. Jeden uznał Boga, drugi nie uznał. Jeden będzie z Jezusem. Nie wiemy, jakie grzechy miał tamten człowiek. Może miał gorsze od tego paniego, tak? ten, który uznał Boga. Być może, kto wie, tak, ale On będzie w raju, dlatego że uznał Jezusa Chrystusa. A nie jakieś inne drogi, nie wiadomo skąd, jak i po co. I to wszystko. Nieważne, ile niedziel było odprawionych, ile mszy świętych zaliczonych, ile spowiedzi odprawionych, to jest wszystko totalnie nieważne. To jest wszystko totalnie nieważne. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Możesz odprawić tysiąc mszy. Możesz być na dwóch tysiącach, nie wiem, komunii, spowiedzi i tak dalej. Nie ma żadnego znaczenia. Jeśli nie uznajesz Jezusa Chrystusa za Boga, jeśli twierdzisz, że są inne drogi do Boga, to znaczy, że nie uznajesz? To nie ma dla ciebie zbawienia. Bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom. Nie ma. Po prostu nie ma. Nie ma żadnego innego imienia, którym można by być zbawionym. Instrukcja jest naprawdę prosta. Ale cóż powie Słowo? Słowo jest blisko Ciebie, na Twoich ustach, w sercu Twoim. Ale jest to Słowo wiary, które głosimy. Jeżeli więc uznasz, ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg skrześcił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. I to najprawdopodobniej zrobił ten łot na krzyżu. Dlatego doprowadziło go to do zbawienia. To najprawdopodobniej zrobił Ted Bundy przed śmiercią. I to najprawdopodobniej doprowadziło go do zbawienia. Tego mówię, mówię najprawdopodobniej, bo yy, no tylko Bóg wie tam coś tam zadziało, tylko Bóg jest ten znający serca. Jeżeli ktoś mówi, że są inne drogi do Boga, to tego nie przyjął, co tu jest napisane po prostu. Więc. Słuchajcie, tym, tym porównaniem chciałem wam pokazać, czym jest tak naprawdę Ewangelia. Wiem, że w tym kraju ciężko się ogłosi, bo mówię, o, to, czy, o tych grzechach w ogóle jesteśmy tak dziwacznie nauczeni. Hmm. To, to, to jest, nie, nie rozumiemy tego po prostu przez, przez to całą aureolę tych, tej świętości i tej katolickiej magii. Nie rozumiemy tego. Hmm. Tego prawdziwej kwintesencji zbawienia, że wszystko się dzieje przez Jezusa, Chrystusa. Nieważne, ile dasz na Kościół pieniędzy, nieważne, to ci nie, nic nie zaliczy. Tak naprawdę, nieważne też, ile zrobisz dobra dla innych ludzi. Tam nie ma napisane, że, że oddaj wszystko, a dostaniesz zbawienie. Nie ma tak napisane. Jest napisane, uznaj Jezusa Chrystusa za Boga. Wyznaj ustami i w sercu to uznaj, tak? I za to jest zbawienie. To jest zbawienie. To oczywiście prowadzi do nowego życia, bo przyznanie w sercu, że Jezus jest Panem, to prowadzi do nowego życia. E, Tamta wypowiedź te niego, jak się go słucha, to tak rzeczywiście on ma uznanie swojej grzeszności tam. E, I uznanie jest za Panem. To jest, no, miał to nowe życie, tylko krótko, troszkę krótko, nie? Ale, ale z tego, co widać, miał. Więc to jest naprawdę. Dziwne, ciekawe, nie? I to jest Ewangelia. To jest ta Ewangelia, którą głosimy. Może się ona nie podobać. Ja rozumiem, jak to ktoś taki ma być święty i tak dalej. On tyle ludzi skrzywdził, coś tam i tak dalej. No cóż, wyróż, wyrzuć Biblię, nie? I stwórz sobie jakiś tam kościół. Na wzór, jaki Ci się podoba. Ale nie wiem, czy tam będzie zbawienie w tym kościele. Po prostu. Okej, okay. trzymajcie się I, i, i zachęcam Was do refleksji na tym tematem, e, takiego rozmyślenia, co to, czym jest tak naprawdę to zbawienie. Ja Wam skopiuję te fragmenty tutaj w, w opisie, co czytałem do tego nagrania. Miłego wieczoru. Hej!